Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, ale to w kolejnym odcinku z serii przegląd uzbrojenia. Tym razem zajmiemy się grą Call of Duty Black Ops 2. Tak więc, zaczynajmy! Na początek pistolety maszynowe. MP7, Chicom CQB, Vector K10, PDW 57, Scorpion Evo, MSMC, MP5, AK-74U, Uzi. Karabiny szturmowe. Dobra, jestem z powrotem. A więc tak. Karabiny maszynowe. Boże, karabiny maszynowe. Karabiny szturmowe to AN-94, M27, SMR, M8A1, Type 25, FAL OSW, MTAR, SWOT 556, Star H, Colt M16A1, AK-47, Galil, FAL. Strzelby: M1216, KSG, S12, R870 MCS, SPAS 12, Olympia. Karabin maszynowy: LSAT, QBB LSW, MK48, Hammer, M60, RPD. Karabin snajperski: XPR50, DSR50, SVUAS, Balista, Barrett M82A1, Dragunov. Pistolety: KAP40, TAC45, 5.7, Executioner, B23R, M1911, Browning HP, Makarov. Wyrzutnie: RPG-7, FIM-92 Stinger, RPG, WHJ-18AA, SMAW. Broń specjalna: Minigun, Machina Śmierci, Storm PSR, Tarcza Szturmowa, Ręczna Kusza, Kusza, Nóż Balistyczny, Nóż Sprężynowy, Titus 6, Machina Wojenna, Granatnik MM1. Natomiast granaty i wyposażenie to granat, Claymore, topór bojowy, C4, Semtex, granat XM31, granat ogłuszający, granat IM, granat błyskowy, granat dymny, ładunek porażający. A teraz wybaczcie, za chwilę pokażę wam kolejne uzbrojenie, tylko muszę przejść do trybu multiplayer. No i tak. W broni ofensywnej mamy jeszcze minę skaczącą, natomiast w taktycznych mamy granat z czujnikiem, łamacz kodów, system tropy i flarę taktyczną. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie komentarz, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Hej!